słoneczko wszystkim. Ja jestem bezimienny. To jest gra, kolejny odcinek z gry Raisen 2 Mroczne Wody. No i co, przeszliśmy ten kanion i musimy się udać w dżunglę. Tyle, że zobaczcie, nocka zapada. Nie ma się gdzie tutaj przespać. No i chyba będziemy szli w dżunglę, no zobaczymy. Tak mi się wydaje. Widzisz to bleśne coś? Porządny guziec. Niezbyt ładny, ale trzeba coś jeść. A mamy tylko to pod ręką. Ale trzeba wiedzieć, jak je zabijać. Jak można je zabić? Trzeba je rozzłościć. I to porządnie. Jakby wrócił do domu i zastał panią guziec w łóżku ze świnią. Tak porządnie. Wówczas zaatakuje i ruszy na ciebie z chłopem. Wtedy zrobisz unik. Masz spierdalać mu z drogi, żadnego czekania. Wtedy go trzaśniesz. Najlepiej w dupę, ze strzelby. O kurde. Jakby zastał... O, to będzie dobre. Gilles ma dla ciebie rum. Może zaczekać. Osorio cię przysłał? Tak. Możesz więc dać mu to w moim imieniu. Masz. Dla mnie rum, dla niego świnia. To korzystna wymiana. Dla mnie. Dobra. Co wiesz o tym lesie? Tylko jedno. Chcesz żyć? Zostań w dolinie. Nie zbliżaj się do wzgórz, chyba że chcesz zostać zabity przez jaguara. Jeśli to nie wystarcza, jest tam również jaskinia. O. Jaskinia. Tak, fascynująca fauna i flora, która cię zje. Ale to nieważne, bo zanim tam dotrzesz, staniesz się pokarmem dla kotów. Kurde. Dobra, dobra, zostanę tutaj. Słuszna decyzja. Chcesz zobaczyć fajną jaskinię? Jest chyba jedna w północno-wschodniej części doliny. O właśnie, to muszę go zapytać. A jeszcze jedno. Gdzie mogę zdobyć broń? Mam tu jakieś stare egzemplarze, ale mogą wybuchnąć, więc ostrożnie. Inkwizycja trzyma najlepszą broń dla protektorów. Potrzebujesz rusznikarza, który nauczy cię posługiwać się muszkietem. Nie wiem. Gdzie znajdę rusznikarza? Nie w Puerto Sacarico. Wszyscy są w Calderze. Ale może udałoby ci się znaleźć jakiegoś z piratami na wschodzie. Nie wiem jak, ale na pewno dasz radę. No jak nie dam, jak dam. Obejrzyjmy twoje uzbrojenie. Bomba. Ha, ha. 750. Kurde. 400. Obrażenia 50. Zasięg 8 kroków. A muszkiet? 26 kroków zasięgu. 750, to jest jakaś... No... Idziesz ze mną na polowanie, gościu? Chcesz iść ze mną na polowanie? No... Nie wiem. Na śniadanie jadłem wieprza. Ale chętnie popatrzę, jak cię tratują świnie. Dobra, pomogę ci. Zapolujemy razem. A jeśli chcesz spróbować samemu, chętnie się pośmieję, to znaczy pomogę. Zapolujmy razem. Dobry wybór. Do dzieła. Bestia musi zginąć. No to idziemy. Znaczy ty idzie, a tu się rozejrzę jeszcze. Nie no, dobra, idę, pomogę ci. Nie, sorry, gościu, sorry. Nikt już nie będzie miał z tym problemów. I co, idziemy dalej? Zacznijmy sobie od tej strony. No ale co, to był tylko jeden guziec i on mi w tym pomógł i to jest wszystko? Żadna pomoc za bardzo. On mówił coś o jakimś jaguarze, tam coś łazi. Zrobię sobie save'a. I pójdziemy zmierzyć się z kociakiem. Nie, to chyba też guziec jest. Kurde, dziwnie mi się tutaj chodzi na razie tak po nocy. No
drugi leci. Oj, 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 oj. Załatwimy pierwsze jednego. Odsuwaj się! Co to jest? 10 punktów, początkujący. Co to jest? To. Dobra. Pójdziemy sobie tam dalej, ale jeszcze przekąszę coś. Tak, na wszelki wypadek. Cały czas wypatruję tego jaguara. I tej jaskini. Co? Aha, zapisano grę. Tam jest jaguar. Chyba nawet dwa. Oby nie. Spacja. Co mi zrobił? Jak mam zaatakować? Do ściany. Zabije mnie, nie mam szans. Pozbędę się go, zabiję go. Haha! Jaguar jest mój. Fajnie, że da się ten brać jedzenie, jeść w czasie bitwy. To jest dobry patent. Dla mnie, nie dla jaguara. I dla przeciwników. Ja tam widziałem drugiego jaguara chyba. Ale ja sobie tu jeszcze raz przyjdę jednak w dzień. No tu po nocy nie widać nic prawie. I nie widzę za bardzo sensu. Ciekawe, czy da się mu powiedzieć, że ubiłem jaguara. Bestia nie żyje. Możesz ugotować z tego wiele posiłków. Robię się głodny na samą myśl o tym. Wracam na posterunek. Zabiłem jaguara. Sam? Imponujące. Będzie z niego ładna skóra na podłogę. No jaka skóra, jak ja ten... Nie potrafię skór ściągać, to o czym ty do mnie gadasz w ogóle? Nie no, muszę przeczekać, przecież nie będę też szedł po nocy. Wracamy do tego głównego portu. Znaczy głównego, no tego małego portu. Zobaczymy, co tam się teraz będzie działo. Temu już powiemy, że grog, że my rozdali. Zobaczymy, co Petty robi. Tam patrzyłem, chyba tak. Szkoda, że jakiegoś łóżka tutaj nie ma, żeby się przespać. Albo jest, tylko ja nie zauważyłem. Tu jest, ale o mnie... Nie. Tu są łóżka, no właśnie. I zobaczymy, czy energia mi się odnowi. Tak, wszystkie zajęte, by was... O, to może wam tam coś zajumam. No właśnie, całkiem możliwe. Chociaż mało prawdopodobne. No właśnie, mało prawdopodobne. Nie, nie mam teraz czasu. Zadzierasz z niewłaściwą osobą.
Wyświadcz sobie przysługę i spieprzaj stąd. Dobra, dobra. Nic nie mogę zrobić. Tamtemu jeszcze miałem chustę za niej, zapomniałem. Nic nie mogę zrobić. Ostatnia rundka była dla mnie. Jeśli chcesz iść dalej, powiedz. Wybacz, muszę lecieć. Z tobą sobie, gościu, jeszcze nie dam rady. Tu coś jest, czy mi się wydaje? Wydaje. Dostarczyłem grog. Przyniosłeś też mięso? Tak. Proszę, z pozdrowieniami od Tompkinsa. Może spadać, ty też. Masz tu pieniądze. Twoja dziewczyna na pewno skończyła. Podziel się z nią złotem. Dobra, teraz ona będzie mi pomagać, tak? Chodźmy gdzieś, gdzie możemy w spokoju porozmawiać. Dobra. Pójdźmy pod tą wieżę. Tu możemy spokojnie porozmawiać. Mam to, co chciałeś. Świetnie. Dostaniesz swoją część. To wszystko? W takim razie, proszę. To dla ciebie. 5 zapasów żywności. Jak mi idzie? Wiesz, co o tobie myślę? Że jestem wspaniały? Dobra, jesteś wspaniały. A teraz naprzód. Dobra, mamy chustkę dla tego, ale nie, chustkę mieliśmy mieć tam. Nie dlatego. Nie, no muszę się gdzieś przespać, muszę tam to wykminić gdzie. Nie będę całą noc łaził, na pewno da się gdzieś zakimać. Chyba, że na statku, bo teraz zauważyłem statek. No właśnie, zobaczmy na statek, czy dalej są łóżka. No, na pewno będą, chociaż... Nie da się gotować? Nie da się. Nie, chyba tu nie będzie łóżek. No, tu gdzie armaty, to łóżek nie będzie na pewno. A na górze? Jest łóżko. I bardzo fajnie. Tam coś wyżej jeszcze jest. A nie, tutaj nie ma nic. No dobra. Tam coś płynęło, ryby. Co to za brzanki? Dobra, idziemy tam w tą dżunglę. Bo albo mi się wydaje, albo tam jeszcze jednego jaguara widziałem. Tak, energia mi się odnowiła. No i super. Ja muszę bardziej rozkminić, o co chodzi z tą bitką. Z tą walką. Muszę przecież lepiej walczyć, a nie tak, że muszę kontrolować to, co robię, jak walczę. A nie, że robię to przypadkiem. Nie lubię czegoś takiego. Co to za gościu? Co to za goście? Nic nie mogę zrobić. Przecież oni już stamtąd szli, co jest grane? Strzeż się gniewu przodków. Mam piłę do kości, to ten, odetnę im tam rękę, czy tam nogę. O właśnie, odetnę nogę, to mnie nie dogoni.
Ci mają mi coś jeszcze do powiedzenia? Nie, w sumie. I teraz tak, bo tam coś widziałem teraz po prawej stronie. No właśnie. Tu będę musiał potem gdzieś iść, czyli to sobie mogę całe zbadać. Tak. Idzie ze mną Patty? Idzie. Także miej broń w pogotowiu, kochanie. O, roślinka, której wcześniej nie zauważyłem. Czyli co, mam się jeszcze jednego jaguara? Chociaż uprzedziłby mnie, jak były dwa jaguary, nie? Co... Co to jest takie jasne? Drzewo. Tam coś chodziło wtedy. Albo miałem omamy nocne. Tu są małpy, tak? Co to jest? Tylko dlatego, że jestem kobietą. No właśnie. Mam szpona. A, to właśnie, dzięki temu... Co tam są? Guźce. Zajmij się drugim. Okej. Dwa guźce ubite. Tam jeszcze coś widziałem. Owoc maki. Nawet dwa. I teraz tak, tu byśmy zeszli na te pola. Nie interesuje nas teraz to. Idziemy dalej w dżunglę. Ciekaw jestem tej jaskini. Co tam jest? Tu jeszcze jakiś światuszek widzę. I coś tam jeszcze widzę. No dobra, jaguar ubity, a gdzie jest teraz ta? Za mną, gdzieś tam. He, kamgiełka. Nie wiem, czemu zbieraniem tych ziółek się zajmuję, jakbym jakimś druidem. Tam jest małpa po prawej, bo widzę. Aha, bo tu się już da przejść. No ale gdzie ta jaskinia? Tutaj? Albo tutaj. Dobra, trzymam się lewej strony. Ale małpę idę zatłuc. Nawet trzy już widzę. Strzelaj do niej! Nie jest źle. Ciekaw jestem, po co mi te szpony będą potrzebne. No ale na pewno się dowiem.
Mieliśmy się trzymać lewej strony. Tak, tu jest chyba ta jaskinia. Dobra, zapiszemy sobie i wchodzimy. Ciekawe, co tu będzie. Takie pieczarki duże. Nie wiem, czy tu trzeba używać pochodni? Chyba nie, na razie jeszcze różne rzeczy widzę. Tam są jakieś ruiny chyba. O, 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 o. Magiczny pająk. Strzelaj do niego, o nie! Jego się nie da rozwalić chyba. Weź się odkryj, kolego. Patty, strzelaj do niego. Będę godzinę z nim walczył chyba. A, zabił mnie. A, motherfucker. Kurde, nie wiem, czy jest sens nam jeszcze raz iść w ogóle. Nie wiem, czy tam jest sens iść. No, spróbujemy jeszcze raz. Chyba, żebym go wyciągnął, ale... Nie wiem, czy on za mną pójdzie aż do tych gości tam. Coś wątpię. Chodź za mną, Patty! Pokona go ona? Wiesz co, to ty go pokonaj. A ja sobie tu pozbieram i sobie uciekniemy. O, co to jest? Guźce. To jest jakieś przejście. I tam pewnie jest kolejne. Nie uciekaj, nie uciekaj. Zabiła pająka? Jak zabiła pająka... Jak zabiła pająka, to byłoby rewelacyjnie. Chociaż jakoś w to nie wierzę, ale... Ale byłoby świetnie, ale wrócimy tam, zobaczymy, co? Jeszcze raz zrobimy save'a. Ale tym pająkiem zajmiemy się już w kolejnym odcinku. W tym odcinku to by było na tyle. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, jakiś like mile widziany. Jeśli nie jesteście jeszcze moim widzem, zasubskrybujcie mój kanał, bo warto. Będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.